W przypadku, kiedy zmienna lub cecha statystyczna posiada wartości tekstowe, które nie da się uporządkować wraz z określonymi liczebnościami czy prawdopodobieństwami wystąpienia, można policzyć taki ograniczony zakres miar statystycznych, można wskazać co najwyżej jakąś wartość dominującą, czy dominująco porą dnia było rano w jakimś badaniu, czy może wieczór, czy może tutaj jakbyśmy zmienili dane, to jednak popołudnie by się okazało wartością najczęściej występującą. My w tym momencie dla takiej cechy statystycznej na pewno możemy oprócz współczynnika klasyfikacji różnorodności policzyć miarę, która się nazywa entropia. Jest to miara, która po prostu będzie bazowała na prawdopodobieństwach wystąpienia danego wariantu, czy też częstościach występowania i będzie określała, czy ten rozkład tej cechy będziemy mogli nazywać rozproszonym, czy też zróżnicowanym. Miara statystyczna jest zapisana tutaj i ona będzie bazowała na takim obliczeniu bazującym właśnie na prawdopodobieństwach. Będziemy musieli obliczyć, ile wnosi suma właśnie tych pojedynczych, każdego pojedynczego prawdopodobieństwa, ale przemnożonego razy logarytm przy podstawie 2 właśnie z tego prawdopodobieństwa, które mamy. Dlatego w Excelu najwygodniej tutaj policzyć, ile wynosi logarytm właśnie z liczby, którą jest prawdopodobieństwo, po średniku wskazać, jaka jest podstawa wynosząca tutaj zgodnie z tym wzorem 2, obliczyć te właśnie logarytmy i zgodnie z tym wzorem na entropię w jakichś danych możemy powiedzieć, że to jest suma właśnie minus, czyli jakby tych prawdopodobieństw, ale z dopisanym minusem, razy wyliczony logarytm. Czyli możemy to potraktować z tym właśnie wzorem jako minus 1 przemnożona razy to pojedyncze prawdopodobieństwo razy w tym miejscu logarytm z tego prawdopodobieństwa przy podstawie 2. Jeżeli dla każdego z wariantów danej zmiennej czy też cechy statystycznej wskażemy, jakie są te wyniki, możemy je podsumować. Wynik uzyskany to jest miara entropii w tej zmiennej losowej, ale żeby móc interpretować, czy mamy jakąś dużą pewność występowania jakiegoś konkretnego wariantu, czy może wszystkie warianty są równie prawdopodobne, to my musimy policzyć, ile wynosi maksymalna wartość tej miary statystycznej, czyli entropii. Ona jest zawsze stała i jest liczona jako logarytm przy podstawie 2 z liczby k, gdzie k to jest liczba wariantów tej zmiennej losowej. Wiem tutaj, że w tym szczególnym przypadku to są trzy warianty: rano, popołudnie, wieczór, więc wiem, ile ten wskaźnik entropii mógłby wynosić maksymalnie przy tych trzech wariantach i dzieląc wartość uzyskanej entropii w tych danych do wartości maksymalnej, jaką można uzyskać z jakichkolwiek danych, kiedy mamy trzy warianty, otrzymujemy względną miarę tej entropii, czyli tak jakby w odniesieniu do wartości maksymalnej, i dopiero ten wynik pozwala nam na zinterpretowanie, że w tym konkretnym przypadku wynik jest bliski jedynce, kiedy mówimy, że rozkład jest niemal równomierny, czyli możemy powiedzieć, że są podobne prawdopodobieństwa wystąpienia, czyli jest mała pewność występowania. Inaczej mówiąc, jak jest mała pewność występowania, to oznacza, że każdy z wariantów jest tak samo niemal prawdopodobny. Im bliższy wynik jest 0, w przypadku kiedy ja teraz zmienię wyniki, otrzymuję wynik bliski 0, co oznacza rozkład niemal jednopunktowy, czyli taki, gdzie dominuje jakaś wartość, a reszta niemal nie występuje. I możemy powiedzieć tym samym, że jest duża pewność występowania, na przykład tutaj głównie tego wariantu tej zmiennej losowej, nazwanej rano, ponieważ ten wynik występuje w analizowanym zbiorze danych 60 razy, kiedy wszystkich danych mamy oczywiście 62, a każde pojedyncze prawdopodobieństwo było liczone jako liczebność danego wariantu przez sumę wszystkich wariantów, sumę liczebności wszystkich wariantów, które rozważamy. Oczywiście suma prawdopodobieństw daje nam jedynkę, a suma wszystkich wariantów łączną próbę analizowaną.